środę, 15 lipca, w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie na temat zagrożenia dopalaczami na terenie powiatu kozienickiego. Inicjatorami spotkania byli zastępca burmistrza do spraw społecznych Małgorzata Bebelska oraz starosta Janusz Stąpur. W spotkaniu uczestniczyli wicestarosta Krzysztof Stalmach oraz przedstawiciele szpitala, przychodni kozienickich, sanepidu, miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej, policji, ośrodka profilaktyki uzależnień, kozienickiego centrum rekreacji i sportu, urzędu miejskiego z Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej oraz pracownicy starostwa. Celem spotkania po ostatnich doniesieniach medialnych na temat serii zatruć dopalaczami było omówienie kwestii występowania tych substancji na terenie powiatu kozienickiego. Jak stwierdził dyrektor szpitala, jak na razie nie odnotowano udokumentowanych przypadków pobytu pacjentów po zażyciu dopalaczy w tej placówce. Niemniej w tym roku podejrzenie takie było w stosunku do 17 osób. Nie zostały one jednak potwierdzone. Na bieżąco sytuację monitoruje także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, do której mają wpływać wszelkie informacje z placówek medycznych o pacjentach z podejrzeniem zażycia środków odurzających z terenu powiatu. Sanepid prowadzi także kontrolę obiektów będących pod jego nadzorem i jak dotąd nigdzie nie stwierdził handlu dopalaczami. Policja na chwilę obecną prowadzi 7 postępowań, w których ujawniono substancje odurzające. Między innymi 11 lipca w trakcie kontroli osobistej u jednej osoby stwierdzono 15 woreczków bez oznaczeń z podejrzaną zawartością, która obecnie jest badana. Mowa była także o działaniach profilaktycznych prowadzonych w szkołach w trakcie roku szkolnego przez policję, sanepid czy ośrodek profilaktyki uzależnień. Odbywają się one nie tylko z uczniami, ale także i rodzicami. Także teraz w okresie wakacji spotkania takie są prowadzone. Policja i przedstawiciele sanepidu spotykają się z grupami młodzieży wypoczywającymi na terenie powiatu. Młodzi ludzie są w trakcie tych spotkań przestrzegani m.in. przed zażywaniem środków odurzających. Ze swoimi podopiecznymi rozmawiają też pracownicy ośrodka pomocy społecznej. Są to zarówno rodzice dorastających dzieci, jak i same dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe do tej placówki. W trakcie spotkania wypracowano też wnioski. Przede wszystkim ma być wzmocniona akcja informacyjna. Dotarcie do dzieci i młodzieży w okresie wakacji jest bowiem utrudnione, a ciekawość czy chęć zaimponowania grupie to pierwszy krok do zażycia środków odurzających. Dlatego akcja informacyjna polegająca m.in. na rozdawaniu ulotek i rozmieszczaniu plakatów ma być prowadzona w obiektach wypoczynkowych i rekreacyjnych, lokalach gastronomicznych, barach i klubach. Sprawdzany ma być też monitoring przed szkołami i na skwerkach, bo w wakacje młodzież często spędza czas w tych miejscach. Wystosowano także apel do rodziców, aby włączać filtr rodzicielski i nie pozwalać dzieciom i młodzieży na poruszanie się w internecie bez jakiejkolwiek kontroli, bo właśnie tą drogą przez internet najłatwiej można zaopatrzyć się w dopalacze. Na zakończenie poinformowano, że będą kolejne spotkania dotyczące kwestii środków odurzających, na bieżąco omawiające sytuację na terenie powiatu kozienickiego.